Witam z tej strony Pasi i w tym filmie chciałbym zaprezentować Wam klawiaturę SteelSeries Apex Gaming. Jest to moja pierwsza recenzja, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak prezentuje się pudełko z klawiatury. Tutaj jest oczywiście opis i tak dalej, ale niestety nie posiada języka polskiego. A więc przejdźmy do rozpakowania. Klawiaturę już wcześniej otwierałem w sklepie w celu sprawdzenia, czy wszystko działa. Więc też nie miałem możliwości dokładnego wytestowania. Tutaj kolejne pudełko. W pudełku oczywiście znajduje się klawiatura. Tutaj jest jeszcze instrukcja i jakieś naklejki. Można sobie je przykleić, nie wiem, na pralkę czy na lodówkę, jak kto woli. Odłożę na bok. I znajdują się tu jeszcze nóżki, o których powiem później. Pudełko można odłożyć. Od razu ją podłączę. No, na razie ją tak z przodu podłączę, bo tak żeby z tyłu podłączać, to musiał cały komputer odsuwać. Ok, tutaj są dwie wtyczki USB, o czym powiem później. Ok, klawiatura podłączona. Co do samej klawiatury. Posiada ona niskoprofilowe klawisze, które są gładkie, ale nie jakoś tak śliskie, żeby po prostu palce się ślizgały po klawiaturze. Posiada ona także system anti-ghosting, dzięki któremu można nacisnąć do 20 klawiszy jednocześnie. Tak dla porównania, w zwykłych klawiaturach to jest 3 do 5 klawiszy. Posiada ona system Active Zone, dzięki któremu można modyfikować kolory, których jest około 17 milionów, więc po prostu każdy może sobie ustawić taki kolor, jaki mu się podoba. Posiada ona 7 poziomów podświetlenia. Na niektórych forach czytałem, że 8, ale ja tak sprawdzałem i jest aż, że tych poziomów jest 7. Tutaj naciska się ten klawisz SteelSeries i plus i minus tutaj w rogu i zmniejsza się lub zwiększa podświetlenie. Posiada ona 5 stref podświetlenia. Tutaj jest pierwsza strefa, tutaj jest druga strefa, tutaj jest trzecia. Tutaj czwarta i logo plus tutaj te boczne, to jest piąta strefa. Jest też także program właśnie do tej klawiatury, dzięki któremu można dowolnie sobie przypisać kolory takie, jakie się komu podoba. Posiada tutaj podwyższone klawisze Mac, które właśnie łatwiej nacisnąć. Ogólnie posiada tych klawiszy 22, tutaj jest 10, tutaj 12. Posiada dużą spację, dzięki której właśnie łatwiej naciskać. Jak się ktoś szybko pisze, to łatwiej właśnie kciukiem spację naciskać. Na początku myślałem, że to będzie niezręczne, ale jednak to jest dobre rozwiązanie. Co tu dalej? Posiada wyczuwalny klawisz WR, który posiada takie małe wypustki, dzięki którym właśnie łatwiej znaleźć klawisz W, jak się po prostu nie patrzy na klawiaturę. Posiada tutaj dwa porty USB, dlatego wtyczki USB też są dwie. Jedna jest do samej klawiatury, a druga jest właśnie do zasilania tych portów. Tak jak mówiłem wcześniej, gumowe podstawki także posiada. Tutaj one są wymienne, można sobie podwyższyć klawiaturę i zwiększyć jej kąty. No, ciasno trzyma się, to dobrze. No, ale nie będę tego zdejmować, ale dzięki temu właśnie można sobie podwyższyć klawiaturę, jak ktoś lubi pod większym kątem mieć. Co tu jeszcze można powiedzieć o tej klawiaturze? Co do tych podświetleń, to tutaj już są przygotowane warianty takie różne. Tutaj na jedynce L1 to jest
Ten, który jest aktualnie, na L2 jest taki, tutaj przybliżę najlepiej. L3 jest taki i L4 jest taki. Oczywiście, tak jak mówiłem, można sobie dowolnie zmieniać takie, jakie chcemy, kolory. Cena takiej klawiatury to około 369 zł. Oczywiście można szukać na jakichś portalach typu Allegro czy tablica.pl, żeby znaleźć tą klawiaturę po prostu używaną taniej, ale ja tam wolałem kupić nową. Jest dostępna także wersja RAW, która po prostu ma tylko jeden kolor podświetlenia, biały, i tam mniej funkcji, no ale też jest ciekawym rozwiązaniem. Z tego, co jeszcze znalazłem na stronie producenta, to klawisze można nacisnąć do 5 milionów przyciśnięć, to więc chyba to jest dużo, bo nie wiem, ile takie zwykłe klawiatury mają, bo najczęściej się, powiedzmy, zdzierają po roku, po dwóch, to nie to, co kiedyś było. To chyba wszystko, co mógłbym powiedzieć o tej klawiaturze jak na razie, bo i tak za bardzo jej nie testowałem, tylko tyle, co ją właśnie w sklepie otworzyłem. Więc jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmów.